Tylko lub aż 250 dni trwa przeciętne postępowanie układowe lub sanacyjne od momentu otwarcia tego postępowania do chwili zgromadzenia wierzycieli. To nie jest zły wynik. To jest efekt ciężkiej pracy sądów i przedsiębiorców, którzy weszli w te procedury. Natomiast to, co bardzo nas martwi, to czas oczekiwania na otwarcie postępowania. Przyspieszone postępowanie układowe, które powinno rozpocząć się 7 dni po złożeniu wniosku, przeciętnie w Polsce rozpoczyna się po 2 miesiącach od złożenia takiego wniosku przez przedsiębiorcę. Przy tym postępowaniu to jest stanowczo za długo. Ono nie powinno tyle czasu trwać. Sąd nie powinien tyle czasu pozostawiać przedsiębiorcy w niepewności, czy daje mu szansę na otwarcie postępowania. Jeszcze gorzej jest, kiedy sąd każe długo czekać dużym przedsiębiorstwom, które wymagają bardzo radykalnych, silnych cięć i radykalnej pomocy w przeprowadzeniu takiego postępowania. Takim najbardziej rażącym przykładem była krakowska Alma, która oczekiwała na otwarcie postępowania sanacyjnego 6 miesięcy. Po 6 miesiącach to tak naprawdę nie można było już nic zrobić i to po kolejnych 2 miesiącach stwierdził również zarządca powołany w tamtym postępowaniu. I jest wiele przykładów na to, że sprawność sądów to podstawowy wyznacznik tego, jakie mamy szanse na to, żeby postępowanie restrukturyzacyjne się powiodło. Jakąś drogą, którą wybrał ustawodawca, uchwalając prawo restrukturyzacyjne, była cyfryzacja postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego. W tym projekcie przewidziano, że wszystkie doręczenia mają być elektroniczne, że całość akt będzie w formie elektronicznej, bez potrzeby ich drukowania i wysyłania do stron. Przeciętnie w postępowaniu upadłościowym czy restrukturyzacyjnym z tych 225 średnich dni trwania, około 100 dni czeka się po prostu na doręczenie przesyłek. Cyfryzacja postępowania wyeliminowałaby ten czas i pozwoliła bardzo mocno skrócić postępowania. Niestety Ministerstwo Sprawiedliwości nie zdołało do tej pory przygotować specyfikacji istotnych warunków zamówienia na tenże system elektroniczny, który miał obsługiwać Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, ale miejmy nadzieję, że bardzo szybko to zrobi i te postępowania będą mogły ruszyć z miejsca. Kolejnym elementem, który powinien nas cieszyć, bo wprowadził nas na drogę znaną cywilizowanym gospodarkom i cywilizowanym systemom prawnym, jest upadłość konsumencka. Ona bardzo cieszy, że jest i stała się dostępna, ale bardzo martwi, ponieważ powoduje ogromne obciążenie sądów upadłościowych, które nie są w stanie terminowo rozpoznawać wniosków upadłościowych i restrukturyzacyjnych przedsiębiorców. Z naszego raportu wynika, że jedynym sposobem na udrożnienie restrukturyzacji i upadłości jest przeniesienie upadłości konsumenckich do zwykłych sądów cywilnych. Po pierwsze, będą tam bliżej konsumenta, bo sądów cywilnych jest w Polsce 320 i one mogłyby zająć się upadłościami konsumenckimi. Po drugie, będąc bliżej, są w stanie bardziej efektywnie rozpoznawać te wnioski. A wolne moce przerobowe, sądy upadłościowe, których jest tylko 29 w tej chwili w Polsce, mogłyby poświęcić przedsiębiorcom i ich ratowaniu bądź efektywnemu likwidowaniu.